Bill Gates mówi wprost, wielki głód, wielka bieda i ubóstwo na świecie. Dzisiaj przedstawiam przerażające najnowsze wizje przepowiednie Billa Gatesa, ale przecież Bill Gates nie jest jasnowidzem, ale wiele rzeczy, które wcześniej przewidział się sprawdziły. Czy Bill Gates ma rację, czy będziemy mieć do czynienia z wielkim głodem, wielkim ubóstwem? Mówi też na temat wielkiego bezrobocia, że ludzie nie będą mieć pracy, ale na masową skalę, nie to, że w danych regionach, a także masowe migracje ludzi na świecie. W świecie ze względu na to, że warunki klimatyczne nie będą pozwalać na to, żeby mieszkać w danych regionach na świecie. No właśnie, gdzie będzie niebezpiecznie, skąd będzie trzeba uciekać ze względu na klimat, atmosferę, temperaturę czy zagrożenie, na przykład powodziowe. O tym wszystkim w dzisiejszym filmie, gdzie przedstawiam przerażające, mrożące krew żyła wizje przepowiednie, niejasno widzę, ale Billa Gatesa. No właśnie, ale o tym wszystkim w dalszej części tego filmu. Na samym początku, jeśli mnie jeszcze nie subskrybujesz, to zostaw suba. Zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem. Kliknij że w dzwona, dostaniesz powiadomienie, kiedy wrzucę nowy filmik. Wejdźcie też na mojego fanpage'a na Facebooku, zalekujcie go. Link do tego fanpage'a znajduje się w opisie tego filmu. No właśnie, dzisiaj przedstawiam wizje przepowiednie Billa Gatesa. Najnowsze praktycznie jego wizje przepowiednie. No powiem tylko tyle, że sprawdziły się te przepowiednie, na przykład dotyczące zarazy, dotyczące koronawirusa. O których Bill Gates mówił kilka lat temu, chociaż nie nazywa to koronawirusem. Zresztą takie przepowiednie jego yy, przedstawiają na moim kanale. Możecie sobie zobaczyć taki filmik na moim kanale. Nie ma sensu do tego wracać. Dzisiaj przedstawię najnowsze wizje, mówiące chociażby o wielkim głodzie, ubóstwie na świecie. Ludzie nie będą mieć praktycznie no i nawet nie, nie co do garka włożyć, tak, nawet w ogóle cokolwiek zjeść, no jest to przerażające, bo oczywiście są takie reony dzisiaj, że praktycznie ludzie umierają z głodu, ale nie oszukujmy się, jeśli chodzi o pieniądze i jeśli chodzi o jedzenie, po prostu jest go wystarczająca ilość na świecie, Problem jest, jeśli chodzi o dystrybucję, a więc nadwyżki, tak? Jedni ludzie wyrzucają po prostu dobre jedzenie do śmietnika, inni praktycznie umierają, czy chodzą po prostu bezdomni po śmietnikach. No, jeżeli nawet mogą, tak, bo dzisiaj te śmietniki są zamknięte na kutki. Jedni mają nadwyżki pieniędzy, setki milionów, drudzy po prostu ledwo potrafią udźwignąć się od pierwszego do pierwszego. Natomiast Bill Gates mówi w ten sposób: cytuję. Ludzie nie będą w stanie się wyżywić. To doprowadzi z kolei do ogromnej migracji ludności i poziomu destabilizacji na skalę, której jeszcze nigdy nie, nie doświadczyliśmy, nawet podczas II wojny światowej. Tak mówi tutaj Bill Gates. Ja bym zwrócił uwagę na jeden fakt, ponieważ Bill Gates mówi, no nie mówi w ten sposób, że zabraknie jedzenia na świecie, tylko że ludzie nie będą się w stanie wyżywić. Ludzie nie będą, w, nie będą w stanie się wyżywić, to doprowadzi z kolei do ogromnej migracji ludności i poziomu destabilizacji na skalę, której jeszcze nigdy nie doświadczyliśmy, nawet podczas II wojny światowej. No i tutaj jest przerażające to, co mówi, bo on mówi, że ludzie nie będą w stanie się wyżywić. Czyli co? Atmosfera będzie skażona, a gdzie państwo? Państwo nie będzie udzielać pomocy, na przykład jeżeli będzie taka wielka bieda, a może po prostu tutaj będzie problem, jeśli chodzi na przykład o Żywność, tak, że nie będzie można pozyskać żywności, jeśli chodzi o rolnictwo, jeśli chodzi o plantacje, będzie tylko żywność przetworzona. Może się okazać, że po prostu żywność będzie dobrem luksusowym. No, dzisiaj to może się wydawać śmieszne, ale tak rzeczywiście może być. Natomiast, no, na przykład sytuacja jest taka, że w Afryce dalej są takie rejony, gdzie na przykład woda jest dobrem luksusowym, tak, gdzie buduje się studnie i na tym ludzie zarabiają. Nawet Europejczycy, nawet taka grupa była tutaj z Polski, biznesmenów, którzy budowali w Afryce studnia, niestety to się wydaje śmieszne, ale tak to jest, bo i tam nie stać i no tutaj rzeczywiście ci biznesmeni budowali, nie wiem jakie tam mieli zyski ostatecznie, czy na tym zarobili, czy też nie, natomiast to co nam się wydaje dzisiaj nie do pomyślenia, to rzeczywiście jest problem w innych rejonach świata, tak? No i teraz Bill mówi w ten sposób, tak, jeśli chodzi o to, co tutaj właśnie nas czeka, że ludzie nie będą w stanie się wyżywić czy w ogóle pracować na dworze. Syryjska wojna domowa spowodowała ogromne problemy, a tu skala migracji i śmierci będzie po stokroć większa. Czyli on odnosi praktycznie to, co, ma mi, co, co miało miejsce w Syrii, tą wojnę, do tego, co będzie mieć miejsce na świecie, że podobny scenariusz będzie mieć miejsce na świecie, że ludzie będą tak opuszczać praktycznie swoje miejsca zamieszkania, kraj, tak jak ludzie w Syrii. No w Syria to kompletnie zniszczona, zdewastowana, e, obraz nędzy i rozpaczy, tak? Te, tam po prostu kompletna rozpierducha, można powiedzieć. Natomiast tutaj właśnie mówi, że podobny serwis, który miał miejsce w Syrii, będzie mieć miejsce na świecie. Bill Gates mówi też o tym, że ludzie będą mieć potężny problem, jeśli chodzi o pracę ze względu na technologię, że technologia będzie zastępować ludzi. No ale to jest jakby oczywiste, tak? I to nie jest też jakaś wielka filozofia. Jest to związane też z tą branżą, którą on przez, e, reprezentuje, a więc no, e, IT, e, oprogramowanie Wiadomo, że tutaj technika będzie zastępować człowieka, aczkolwiek ja bym tego nie był tak przekonany. Tak? Do pewnych, w pewnych dziedzinach, tak, ale nie do końca, tak. No, technika jednak dużo się po prostu myli, zawsze będzie musiał być człowiek, który to wszystko kontroluje. Rzeczywiście, są takie branże, gdzie ta technika będzie wypierać człowieka ale no nie, nie mówmy tak, że wszystko będzie zautomatyzowane i tak dalej, bo y, sprzęt się myli, technika też się myli, zawsze po prostu jest potrzebny czynnik ludzki, człowiek, tak? E, tak samo jak, nie wiem, po prostu mamy przejazdy kolejowe, to co, wprowadzimy wszystko elektroniczne, informatyczne, człowiek nie będzie potrzebny, zwrotnice same będą się po prostu przestawiać, e, e, tutaj rogatki będą się same opuszczać, no nie do końca, bo technika się pomyli, ludzie poginą na takim przejeździe kolejowym i znowu będzie powrót do, do drużni, drużników, tak, czy dróżniczek. No właśnie, więc moim zdaniem nie wszędzie ta technika, aczkolwiek rzeczywiście, no na przykład parkingi, tak, niegdyś po prostu by na parkingach byli portierzy czy firmy ochroniarskie, dzisiaj jest szlabam, po prostu każdy ma kartę, czy po prostu pilota, jest kamery, wszędzie monitoring, więc nawet jak ktoś wejdzie, będzie chciał coś ukraść, to wszystko jest na kamerach. Więc rzeczywiście są takie rejony, gdzie ta technika wejdzie, ludzie potracą pracę, ale nie wszędzie. Natomiast Bill Gates mówi też na temat takich rejonów, które będą zagrożone klimatycznie i które będą powodowały, że ludzie będą zmuszeni do tego, żeby opuścić dane rejony. Tak, że to będzie po prostu mieć duży wpływ, jeśli chodzi o pogodę, temperatury. No, wiemy tak, że są na przykład takie rejony, które zostały całkowicie zniszczone przez tsunami, przez po prostu globalne ocieplenie, które powoduje, że ludzie muszą zmieniać miejsce zamieszkania. Nie wiadomo, czy akurat to miałby bezpośredni wpływ na Polskę. Tak? My, my możemy po prostu zmieniać tutaj miejsce. Zamieszkania czy kraj ze względu na to, że zarobki będą w innym kraju lepsze, natomiast na pewno są takie regiony na świecie, które są zagrożone klimatycznie i tam ludzie będą opuszczać te miejsca zamieszkania, bo po prostu będzie kiepsko z pracą, tak? Będzie po prostu kiepsko tutaj z pracą. Natomiast, tak, tutaj właśnie Bill Gates mówi w ten sposób, jeszcze wrócę do tej jego wizji przepowiedni. Ludzie nie będą się w stanie wyżywić, czy w ogóle pracować na dworze. Na dworze, czyli na zewnątrz, tak? No, różnie się mówi, w Krakowie chyba się mówi na polu, tak? Ehm, jeśli chodzi o dwór. Syryjska wojna domowa spowodowała ogromne problemy, a tu skala migracji i śmierci będzie po krąć większa. Ale to nie jest sytuacja, która odnosi się do Syrii, tylko do całego praktycznie świata, że on mówi po prostu, że to, co miało miejsce w Syrii, to będzie po prostu mieć w charakter globalny i będzie 100 razy gorsze. No, przerażająca to jest wizja, przepowiednia, jakby jeśli chodzi o Billa Gatesa. Niektórzy są wściekli, a można powiedzieć, że w ku na Billa Gatesa, bo mówią w ten sposób: No, jemu to jest łatwo mówić, dorobi się potężnych pieniędzy, siedzi sobie z perspektywy po prostu człowieka, który jest bardzo zamożny, gdzieś piękny pięknym pewnie domu, zasieki, ochrona i tak dalej. Większość tego majątku, przynajmniej tak deklaruje chce po prostu przeznaczyć tutaj na cele charytatywne, ma możliwość rozmawiać na różnego rodzaju panelach z naukowcami, tak, panelach informacyjnych, z naukowcami, z tutaj właśnie ekspertami, w którym kierunku podąża świat. No i on może sobie temu te, te się przeglądać, a my musimy faktycznie w tym uczestniczyć, musimy uczestniczyć w tym wyścigu szczurów, musimy po prostu walczyć o przetrwanie, o byt, o pracę. Jest mu łatwo mówić. No poniekąd tak, tak. Natomiast ja uważam, że pewne rzeczy, które on mówi, one są naturalną koleją rzeczy, tak, na przykład kwestia informatyzacji, tak, jeśli chodzi o kwestie na przykład wyżywienia, no tutaj rzeczywiście mówi takie rzeczy, które są, mogą być rewolucyjne, bo wydaje się, że tego żywności może być problem z żywnością ekologiczną, taką naturalną, tak, ona już teraz jest praktycznie droga, a wydaje się, że ta prze, na przykład żywność przetworzona nie powinna być nawet problemu, bo nawet mamy tutaj rację żywnościowej. Jeśli chodzi o wojsko, które może taka racja żywnościowa wytrzymać po 10-20 lat, więc nawet gdyby nastąpiła kompletna katastrofa na świecie, doszło do, do wybuchu wojny atomowej, gdyby były jakieś rezerwy, zapasy, to byłyby jakieś środki na przetrwanie. Oczywiście no, są różni ludzie, ludzie mają różne potrzeby, tak ci muszą mieć takie rzeczy, inni nie mogą mieć tego, cukrzycy i tak dalej, diabetolodzy. Natomiast w jaki sposób ludzie, gatunek by dalej przetrwał? Ale on mówi. To praktycznie co nas czeka, także co nas czeka. Kolejne wirusy też po prostu mówią o tym, że mogą powstawać kolejne wirusy, które mogą być zagrożone dla świata, dla społeczeństwa. To właśnie przedstawiałem w jednym z filmików na temat jego wizji przepowiedni. No ale akurat chyba przed tym to najgorzej, najtrudniej się praktycznie uszczec z tego. Czyli no. Podsumowując, można powiedzieć w ten sposób, to nie ludzie ludziom zgotowali ten los po prostu, tylko ludzie muszą się dzisiaj po prostu przygotować na to, żeby odeprzeć atak zewnętrzny, a mianowicie zmiany klimatyczne, świat, którym po prostu w stronę podąża, bo to jest największe zagrożenie, a nie zagrożenie na przykład w kontekście wybuchu wojna, wojna kont, Rosja, kontra na przykład Stany Zjednoczone, bo tu się okazuje, że są inni groźniejsi przeciwnicy, typu właśnie koronawirus, typu właśnie Głód, który może spotkać świat. No niektórzy odnoszą do tego głodu, który miał miejsce, tak, dziesiątki lat temu, wielki głód na Ukrainie. No jestem ciekaw, czy rzeczywiście po prostu taki scenariusz będzie mieć miejsce i które rejony na przykład mogłyby być dotknięte tym głodem. To wszystko na dzisiaj. Dzięki za oglądanie. Dzięki, za słuchanie. jeśli jeszcze nie subskrybujesz, to zostaw suba, zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem. Pozdrawiam. No i miejmy nadzieję, że jego wizje przepowiednie nie zrealizują się tak. Trzymajcie się. Cześć.